Leszczyńska policja prowadzić będzie wzmożone działania podczas niedzielnych wyborów. W okolicach okręgowych komisji wyborczych może pojawić się więcej niż zwykle patroli. Będą pilnować, by nie dochodziło tam do żadnych incydentów. Funkcjonariusze bezwzględnie będą reagować m.in. na próby prowadzenia jakiejkolwiek agitacji, co jest złamaniem ciszy wyborczej. Uszkodzenie, zaklejenie bądź usunięcie plakatów i banerów wyborczych, usunięcie flag z budynków komisji wyborczych czy agresji i akty przemocy wobec członków komisji. Karane będą także próby wyniesienia z lokali wyborczych kart czy uszkodzenia plomb na drzwiach pomieszczeń, w których znajdują się karty do głosowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie prawa wyborczego grozi kara grzywny, ograniczenie wolności, a nawet do 2 lat więzienia.